tutaj. Dzień dobry. W momencie, kiedy nagrywam ten film, zbliża się Dzień Zaduszny, zbliża się Święto Zmarłych. Dobry czas, żeby porozmawiać o tym, co czujemy, kiedy odejdzie ktoś naprawdę bliski. Co czujemy, czy można się z tym uczuciem pogodzić i jak to zrobić? Od razu odpowiem Ci na jedno z tych pytań. Nie tylko można się z tym uczuciem pogodzić, trzeba się z tym uczuciem pogodzić. Musisz się pogodzić z tym, co czujesz. Musisz się pogodzić ze śmiercią bliskiej osoby, nie tylko ze względu na swoje dobro, głównie ze względu na dobro tej zmarłej osoby. Jak to wszystko wygląda? Kiedy odejdzie ktoś bliski? Smutek, rozpacz, załamanie, beznadzieja. Ale przyjrzyj się tym uczuciom. Tak jak namawiam Cię w innych myślach do analizowania swoich myśli, uczuć i zjawisk, a nie komentarzy, które wysyła Twój mózg. Tak samo tutaj. Przyjrzyj się temu, co czujesz. Uważnie spoglądaj. Zobacz, to jest Twój smutek, Twoja rozpacz. Ty w zasadzie bolejesz nad sobą. Przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. Ta rozpacz ma źródło w tym, że Ty już nie zobaczysz tego zmarłego. Ma źródło w tym, że tęsknisz. Ma źródło w tym, że boli Cię brak kogoś. Nie rozpaczasz nad tym, że ktoś umarł. To jest może trochę brutalne, ale tak jest. Nie rozpaczasz nad losem tej osoby, która umarła, tylko rozpaczasz nad sobą. Ta osoba, która umarła, już nie cierpi. Nic jej nie boli. Nie jest jej zimno. Nie ma problemów. Fakt, że nie osłoni cię już, ale pamiętaj, że osłaniając cię, ciosy przyjmowała na siebie. Nie będzie już tych ciosów. I tutaj nie chodzi też o to, że za jakiś czas to uczucie rozpaczy zblednie. Powiem Ci zupełnie niepocieszająco, że nawet kiedy wydaje Ci się, że już jest całkiem dobrze, nagle przychodzi wielki ból, wielka tęsknota, ale musisz to zwalczyć. Musisz to zwalczyć. Z tym się nie da normalnie żyć, normalnie funkcjonować. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, przeszkadza to tej osobie zmarłej. Wszyscy chyba wierzymy, że coś jest po tamtej stronie. Niezależnie, czy jesteś wychowany w tradycji judeochrześcijańskiej, w islamie, w religii wschodu, wierzysz, że ta osoba żyje. Jak wiesz z innych moich filmów, składamy się w dużym uproszczeniu z trzech części, z ciała, umysłu i tej właściwej istoty. Ciało tej osoby już nie funkcjonuje. Nie wiemy, jak jest z umysłem, jakie funkcje zachował. Natomiast ta istota, ta osoba żyje. Żyje, jest po drugiej stronie, ma teraz inną formę, jest w formie czystej energii. Inne cele działania, inne ścieżki rozwoju. Swoją rozpaczą, swoimi łzami przeszkadzasz jej w przejściu. Czuję, jest jeszcze blisko, czuję ta osoba, tak jakby zrobiła coś złego umierając. Ktoś ją woła z powrotem, ktoś rozpacza, nie może iść dalej. Wrócić też już nie może. Jeżeli pojedziesz gdzieś na delegację, i nagle dzwoni ktoś bliski. Słuchaj, nie radzę sobie, dzieje się to i to. Jest strasznie, bez Twojej pomocy nie dam rady, wracaj. Co robisz? A tam z tą delegacją. Trudno, wracasz. Ta osoba nie może wrócić. Odbiera takie same sygnały. Nie to, że rozumie, co mówisz. Czuje Twoją energię. Czuje, co myślisz. Czuje, jak cierpisz. Chciałaby wrócić? Nie może. Ale przez to, że chciałaby wrócić, nie może iść dalej.
Trzeba tutaj przełamać. Przełamać siebie i posyłać osobie, którą niewątpliwie kochasz, cenisz. Trzeba pomóc tej osobie. Posyłać jej pozytywne uczucia. Zamiast cierpieć, szlochać, przypominaj sobie dobre momenty z życia tej osoby. Przypominaj sobie ją uśmiechniętą, zadowoloną. Przypominaj sobie, jak dobrze było, kiedy byliście razem. Posyłaj całą swoją miłość, jaką masz, posyłaj tej osobie. To wzmocni tą osobę. W wielu tradycjach, w wielu wierzeniach po śmierci czeka sąd. Ty, przypominając sobie te dobre momenty, posyłając miłość, jesteś adwokatem. Jesteś adwokatem tej zmarłej osoby. Pomagasz jej w tym sądzie. Przypominając sobie wszystko dobre, co zrobiła. Przypomnij sobie wszystkie dobre rzeczy. Wszystkie ciepłe uczucia, jakimi obdarowywała ciebie i innych. Przypomnij sobie, kiedy okazywała miłość. Kiedy okazywała miłosierdzie. Przypomnij sobie, kiedy ta osoba brała cudze ciężary na siebie. Przypominaj sobie to i posyłaj przestrzeń. Twoje myśli się rozchodzą. Rozchodzą się jako energia. Mów o tym. Słowa mają jeszcze wyższą energię. Jeżeli inni nie chcą cię słuchać, mów o tym do siebie, w czterech ścianach. Ta energia dotrze do tej osoby, pomoże jej. Będzie jej łatwiej. Będzie jej lepiej. Twoja rozpacz nic nie da. Tylko niszczy ciebie i przeszkadza temu, komu chcesz pomóc. Coraz więcej ciepłych uczuć, coraz więcej miłych wspomnień, a zobaczysz, że i w tobie ten ból uzyska inny wymiar. Nie będzie takim ostrym, rwącym bólem, stanie się bólem łagodnym. Nawet jeżeli czasami uronisz łezkę, staraj się, żeby to była łezka pełna uśmiechu, a nie rozpaczy. Nie można. Trzeba pogodzić się ze stratą tej osoby. Trzeba po to, żeby pomóc sobie i jej. Dziękuję ci za twój czas. Zapraszam na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.